Witam Państwa serdecznie. Niczym zacznę się przedstawiać, to chciałbym sprawdzić, czy mnie słychać i widać, czy jestem w ogóle dostępny w sieci. Poproszę o jakąś informację, że mnie słychać, widać. Niczym pójdziemy dalej, żebym się upewnił, że wszystko gra. Tak, na razie nie mam informacji. Widzę, że ktoś się pojawia na live. Jest wszystko, widać i słychać. Wspaniale. Wspaniale. No to proszę Państwa, jesteśmy dwie, widać i słychać. Udało technologicznie dzisiaj. Jest dla mnie nowe narzędzie. Z przyjemnością się go nauczyłem. Pani Agnieszka mnie tutaj właśnie szkoliła, więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. I zaczynajmy w takim razie. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Grzegorz Byczek. Jestem psychoterapeutą, psychologiem. Pracuję w nurcie analizy bioenergetycznej, czyli takim nurcie, który obejmuje ciało i umysł. Prowadzę indywidualne terapie. Również prowadzę warsztaty grupowe na sali oraz kursy online. I jeszcze niczym zaczniemy, to chcę powiedzieć, że dziękuję za zaproszenie Fundacji Bądź i pani Agnieszce Zakrzewskiej, więc to dzięki właśnie zaproszeniu Fundacji mogę dzisiaj z Państwem być. Mój plan na dzisiejszego live'a jest taki, żeby na początku troszeczkę powiedzieć o tym, o tej formie psychoterapii, ale też z psychoterapii to już jest jakby taka, powiedzmy, forma pracy nad sobą w gabinecie terapeutycznym, ale też o podejściu do siebie, do procesu zmiany w życiu, do widzenia siebie samego, siebie samej. Czyli trochę o tym nurcie analizy bioenergetycznej, bardzo skrótowo, bo dzisiaj mamy takie spotkanie, powiedzmy 45-minutowe, czyli na początku powiem troszeczkę o tym podejściu, później bardziej specyficznie powiem o właśnie takim codziennym BHP, czyli jakby takimi podstawowymi zasadami, co możemy sobie wziąć już dzisiaj z tego naszego spotkania. Później troszeczkę popraktykujemy przez ciało. Nie będzie to długa praktyka, ale taka troszeczkę jakby posmakowanie, powąchanie, bardzo delikatne i wstępne, ale jednak już jakby dające troszeczkę możliwości spróbowania. No i na końcu będą jeszcze pytania i odpowiedzi. Jeżeli będziecie mieć Państwo jakieś pytania, możecie je zadawać wcześniej, napisać na czacie, niemniej ja odpowiem na nie dopiero na końcu, nie będę się jakby w trakcie czytał tych pytań, ponieważ po prostu mi się poszatkuje treści i pogubię się, więc dla mnie będzie łatwiej odpowiedzieć na pytanie. Wy możecie sobie zapisywać w międzyczasie. No dobrze, to zacznijmy. Nurt analizy bioenergetycznej, czyli takie, to jest takie podejście do widzenia człowieka jako całości, czyli podchodzimy i patrzymy na nas samych z poziomu umysłu, psychiki, ale zarazem też ciała. Czyli pracując nad zmianą, nad swoimi trudnościami, wyzwaniami, różnymi konfliktami, które przeżywamy, też zmaganiami życiowymi, w te wszystkie trudności staramy się jakby pracować, ujmować i przyglądać się im pod kątem wewnętrznego, psychicznego życia,
ale też również ciała. Każdą emocję przeżywamy też w ciele. Jak na przykład jesteśmy źli, czujemy złość, w tym sensie źli, bo w polskim języku źli i zezłoszczeni to jest to samo słowo. Miałem na myśli jesteśmy zezłoszczeni, czyli tak potocznie mówiąc jesteśmy źli, albo jest nam smutno, albo czujemy radość, to oprócz tego, że jakby doświadczamy tego na poziomie takiego psychicznym, na psychicznym poziomie, również dzieje się coś w naszym ciele. Ciało na to reaguje. W ogóle można powiedzieć, że my przeżywamy w ciele, że dzięki swojemu ciału przeżywamy. Oczywiście no, ciało to jesteśmy my, bez ciała umieramy i nas nie ma. Abstrahując, jakby zostawiając temat, nie wiem, duszy, czy jest dusza, czy nie, ale na takim codziennym poziomie nie przestajemy istnieć. Ktoś umiera, martwe ciało, nie oddycha, czyli ciało jest nam niezbędne, potrzebne, żeby też nasz umysł mógł się realizować, mogliśmy żyć w życiu. I teraz w ciele dzieją się oczywiście mnogie różne rzeczy. Na część rzeczy mamy wpływu, są podatne na naszą wolę, na część w ogóle nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu jakby takiego z woli, jaka tam, nie wiem, hormony będą ile wydzielane. Ja teraz mówię, o, żeby mój żołądek mi trawił to, co zjadłem godzinę temu. Na to nie mam wpływu, to się dzieje poza naszą wolą. Są rzeczy, na które mamy wpływu. Mam wpływ na to, że podejmuję decyzję, podnoszę rękę do góry, ale już na mechanizm tego, który mięsień, gdzie, jak ją podniósł, nie mam w ogóle wpływu. Czyli na część rzeczy mamy wpływ, na część nie. I czyli w naszym ciele bardzo dużo złożonych mechanizmów się dzieje. I teraz, jak przeżywamy emocje, na przykład zaczynamy się złościć, to czujemy rosnące, na przykład możemy czuć ciepło się pojawiające, możemy czuć, jeżeli że zaczynamy się czerwienić, możemy czuć, że zaczynamy zaciskać pięści, że mamy ochotę na krzyknięcie albo że mamy ochotę po prostu jakoś, zaczynamy robić minę z tym niezadowoleniem. Przeżywamy w ciele. Tak samo w radości, w ekscytacji. Jesteśmy po prostu, ciało przeżywa. Zobaczmy na dziecko, gdybyśmy, zobaczmy na film i wyłączmy głos, to się tam pojawi bardzo dużo takie, będziemy mogli z tego ciała odczytać, kto jak reaguje, kto jest do kogo przyjazny, kto się cieszy, kto się smuci, kto jest zły, kto jest wesoły. Bo ciało będzie też pokazywać tą ekspresję życia wewnętrznego, tych naszych emocji, które przeżywamy. I teraz, to jest, czyli ciało i umysł jest połączony i wpływa jedno na drugie. Gdy nie chcemy pokazać jakiejś emocji, to wówczas chcemy skontrolować ciało. Jesteśmy na kogoś, jest nam, ktoś nas zezłościł, a nie chcemy pokazać, więc będziemy starali, nie chcemy tego pokazać, będziemy się starali jakby nie pokazać naszego niezadowolenia, nie zrobić miny, nie powiedzieć czegoś, że się nie zgadzamy, że nam się to nie podoba, że ktoś nas obraził albo że ktoś po prostu nam jakąś krzywdę robi, gdybyśmy tego nie chcieli pokazywać, to musimy dużo wysiłku włożyć, żeby tą ekspresję zatrzymać, żeby jeszcze w dodatku się uśmiechnąć i powiedzieć w porządku, wszystko w porządku. To wymaga zatrzymania tego impulsu, który jest naturalny, który byłby, nie zgadzam się, co ty robisz, nie podoba mi się to. Również gdy jest nam smutno i chce nam się płakać, ktoś nam coś przykrego powiedział, albo coś nas wzruszyło, albo nam się chce płakać z rozpaczy, ale nie chcemy tego pokazać, bo na przykład nie chcemy pokazać, że ktoś nam przykrość zrobił, albo nie chcemy pokazać, że nas to rusza, albo z jakichkolwiek innych powodów nie chcemy tego pokazać, to musimy wykonać dużo wysiłku, żeby
zacisnąć, żeby ten impuls, który idzie do zapłakania, żeby był zatrzymany. I tutaj jakby musimy się starać robić wysiłek naszych jakby takiej energii, żeby zatrzymać ten naturalny impuls ekspresji. Czyli nie tylko my będziemy w środku przeżywać, ale na zewnątrz, żeby tego nie pokazać, będziemy musieli dużo w ciele energii zużyć, żeby tą ekspresję zatrzymać. Tworząc tym samym napięcia w ciele, napięcia, które spowodują, że ta ekspresja się spontanicznie nie pojawi. Jeżeli, powiedzmy, na przykład chłopiec mały chce mu się płakać, a ktoś mu powie, nie rycz, albo dziewczynce się chce płakać, jak płeć nie ma znaczenia, powiedział chłopiec, może być dziewczynka, nie ma znaczenia. Dziecku się chce płakać, dziecko zaczyna od trzęsienia wargi, przepraszam, brody, taki po prostu wiemy, że dziecko się zaczyna chcieć płakać, i od tego miny, trzęsienia, i jakby sobie pozwoliło, to zaczęło szlochać i wydawać dźwięk płaczu. Ale jak przyjdzie dorosły, nie rycz, co płaczesz, co ty mięczaku, albo co jest taka słaba, znowu płaczesz, znowu coś ci nie podoba. Żeby tego nie pokazać, zaciśniemy zęby, zaciśniemy szyję, zaciśniemy klatkę piersiową po to, żeby tego nie pokazać na zewnątrz. I teraz, czyli będziemy musieli zrobić napięcie w ciele, które zatrzyma ekspresję, żeby nie pokazać naszego impulsu, naszych emocji na zewnątrz. Tak samo może być z radością, tak samo może być ze smutkiem, złością, z każdą emocją. Możemy próbować zatrzymywać, żeby nie pokazać na zewnątrz. Dlaczego mielibyśmy zatrzymywać pokazywanie na zewnątrz? Przecież po to mamy te impulsy, żeby właśnie pokazać tą ekspresję, to co czujemy na zewnątrz. Ale w dzieciństwie, w dorosłym życiu, jeżeli mamy możliwość ekspresji i wybór, jest okej. No, na przykład jesteśmy na pogrzebie, coś nas rozśmieszyło, no chcemy zatrzymać, żeby się nie śmiać, chociaż rozumiem, że to nie jest sytuacja, w której chcemy się śmiać. Jesteśmy, nie wiem, gdzieś w jakiejś innej sytuacji, jesteśmy zezłoszczeni, ale nie chcemy robić jakby z tego tematu. Zatrzymamy to w sobie i możliwość, to można powiedzieć, też regulujemy tak w ten sposób ekspresję. Życie społeczne, nie w każdej sytuacji będziemy robić wszystko, co nam się podoba, ale mamy wtedy, jeżeli zatrzymujemy, bo mamy wybór też pokazania. W dzieciństwie, teraz powiem troszeczkę o jakby takim przeszłości i dzieciństwie. W dzieciństwie, gdy dziecko się rodzi, to ludzkie dziecko jest zależne w 100% od matki, rodziców, od opiekunów swoich. Nie jest w stanie przeżyć. Ptak, podkarmiony trochę, umie latać, już wyfruwa z gniazda, już wjeżdża sobie tam, dziubie tej robaki i po prostu już jest samodzielny, tak? Już po prostu samodzielna istota. Ludzkie piskle, ludzkie dziecko potrzebuje dużo opieki i w naturalny sposób dziecko ma wrodzony instynkt, żeby przetrwać, musi być akceptowany przez swoich opiekunów, przez dorosłych, przez to środowisko. I teraz w zależności od tego środowiska, w którym żyjemy, a dziecko jest jak gąbka. Oczywiście rodzimy się jacyś, rodzimy się ze swoim temperamentem, dwoje bliźniąt rodzi się i są inne dzieci, że jeden jest bardziej żywy, drugi spokojniejszy, jeden jest bardziej tym zainteresowany, drugi tym zainteresowany i nie tylko związany z tym, bo to były bliźnięta, prawda, wychowywane razem w tych samych, nawet ubrankach mogą być, ale są innymi dziećmi, nawet bliźnięta jednojajowi. I czyli takie oczywiste, nie jesteśmy tacy sami, nie rodzimy się białą kartką, tylko mamy swoje przekazywane genetycznie różne uwarunkowania temperamentalne, swój układ nerwowy nasz jest bardziej lub mniej wrażliwy.
To jest jedno, ale dziecko przychodzi na świat i to jest wszystko nowe, więc wszystko chłonie jak gąbka. I to środowisko, które jest, czyli mama, tata, opiekunowie, babcia, wszyscy ci, co mieszkają blisko, a najbardziej mama, tata, dziecko chce się do nich dostosować w instynkcie, mieć tą więź z rodzicem po to, żeby przetrwać, żeby mogło się rozwijać. Będzie robić wszystko, co musi, żeby tą więź utrzymać, żeby być akceptowany. Bo jeżeli by nie było akceptowany, to jakby w takim instynkcie umrze, nie przetrwa, bo nie będzie wspierany. Potrzebujemy wsparcia, jesteśmy zależni od opiekunów, od rodziców, ojca, matki, tych opiekunów, którzy się nami zajmują. I czyli mamy ten instynkt i wrodzoną potrzebę akceptacji po to, żeby przetrwać. I teraz, jeżeli my w naszym środowisku jako dzieci część naszych emocji jest nieakceptowana, to my będziemy musieli zatrzymać te emocje, które są nieakceptowane i coś z nimi zrobić tak, żeby zatrzymać je, schować, żeby dostać tą akceptację. Oczywiście jest pewien poziom, który jest naturalny, na tym polega też socjalizacja, że nie gryziemy się, dzieci się gryzą, plują, drapią, szarpią, po prostu mówią, ta pani jest gruba, ale ona gruba baba tu koło mnie siedzi. I po prostu dorośli się śmieją, jakoś sobie muszą z tym poradzić, a dzieci są wprost, gryzą, są po prostu takie impulsowe. Tak, jakby mówię o takich małych dzieciach. Więc też ta socjalizacja polega na tym, że mówimy tak, nie, nie drapiemy. Czyli dziecko w tej socjalizacji potrzebuje się nauczyć pewnych norm społecznych. Czyli nie wiem, chodzimy ubrani po ulicach, nie uderzamy kogoś pięścią, jak jestem zły. Więc też pewien rodzaj zakazów, nakazów jest takich stworzony po to, żeby były jakieś normy społeczeństw, grup społecznych, kultur, no, religii, różne zasady, które mają stworzyć, w ten sposób się zachowujemy. No ale to są jedne takie zasady, ale są też takie zasady rodzinne, że na przykład nie złościmy się, albo złości się może tylko ojciec, albo złości się może tylko matka. I tak jak dopasowanie do tych norm społecznych, one są nadal bardzo elastyczne i więc oczywiście musimy się dostosować. Tam też te dzieci są obcinane, dopasowane. Dzieci, my sami też po prostu musieliśmy się dostosować. Ale jeszcze mocniejsze są te normy, te wzorce, które są u nas w domu, ponieważ one już tak nas doszczegóławiają. I teraz tak, jeżeli na przykład jesteśmy nieprzyjmowani z naszą złością, jakiejkolwiek, nie chodzi o to, że gryzienie, ale to, że ja się z czymś nie jestem zadowolony, moje zdanie się w ogóle nie liczy, dzieci ryby głosu nie mają, zamknij się, cicho bądź, to tak powiedziałbym mocno już, ale delikatnie, ale jak ktoś mówi, zamknij mordę, gówniarzu, do kąta, wynoś się stąd, zamknij, zmykaj do pokoju i się zamykaj, no to po prostu już idziemy w kierunku przemocy, prawda? A jak jeszcze jest fizyczna przemoc, psychiczna przemoc, wyzwiska, ty debilu, matole i w ogóle, to po prostu się robi wrogo i niebezpiecznie. I znowu pamiętajmy, dziecko chce tą więź zrobić, czyli swoją złość, to nie zgadzam się i to, co by złość, którą by to dziecko miało, będzie chciało schować, bo nie będzie w tym środowisku na przykład przestrzeni na to, żeby się nie zgadzać. Muszę się dostosować, czyli muszę zatrzymać to, co mówiłem na początku, czyli zatrzymać na poziomie mięśniowym. Zatrzymać to, że mam ochotę zacisnąć pięści i uderzyć kogoś, bo jest po prostu do mnie przemocowo, on mnie popycha, bym go odepchnąć. Nie mogę tego zrobić. Oczywiście to jest skala spektrum. To nie kończy się dzieje tylko w przemocowych domach, ale jeżeli rodzice w ogóle złość jest zła, jesteś zły, jeżeli się złościsz, to będę musiał tą złość w sobie zatrzymać. Będę musiał
te wszystkie impulsy mięśniowo zatrzymać, żeby jej nie pokazywać. Może nawet do tego się uśmiechnę i będę łagodny. Tak samo z każdą emocją. Ja to tylko na przykładzie złości, ze smutkiem. W niektórych domach nie można się cieszyć. Co się tak cieszysz? Co? A jeszcze się zepsuje. Nie pokazuj tego. Nie ciesz się tak. Po co się cieszysz? Więc te wszystkie afekty nasze, czyli te impulsy emocjonalne są w różny sposób w naszych rodzinach tłumione. Jest to w jakimś sensie nieuniknione. Każda rodzina ma swoje jakieś tam wzorce. Ale chcę pokazać, jak to jest związane z ciałem. Czyli żeby zatrzymać to, musimy spuścić oddech, zatrzymać w gardle dźwięk, żeby słowa nie wyszły, nie zgadzam się, przestań, jak możesz. Też muszę zacisnąć i w pancerzu i w mięśniach zatrzymać, stworzyć napięcie, żeby tego nie pokazać. Jeżeli to napięcie jest chroniczne, to tworzą się pancerze mięśniowe we mnie, które z czasem stają się, usztywniają się. Jeżeli cały czas muszę być spięty, to one się usztywniają i jakby tworzą się taką naszą identyfikację. Ja zawsze tak byłem. Zawsze tak płytko oddychałem. Już nie pamiętamy. I tak samo dzieje się na poziomie mentalnym. Musimy to wyprzeć, te części siebie, które są niewygodne, do takiego, które nie będą tak boleć. Bo jeżeli byśmy cały czas czuli, że nie możemy się złościć i nie możemy tego pokazywać, to byłoby nieznośne. Po prostu cały czas czuć, że nie jestem akceptowany. Musimy też psychicznie przyjąć różne postawy, które nie będą tak dla nas trudne i bolesne. Czyli na przykład przyjmę postawę, że ja się nie złoszczę. Ja jestem dobrym gościem, który nie ma złości. Ja jestem łagodny, pomocny. Złości się ten ojciec, który jest zły, albo ta matka, która jest zła, albo ten kumpel się złości. Ja jestem łagodny, miły gość. Jestem po prostu nice guy. I muszę wyprzeć też ze swojej mentalnie, ze swojej świadomości emocje, czyli tą część siebie, którą nie akceptuję. Oczywiście to nie znika, bo to idzie głębiej. Być może jestem czasami ironiczny, być może odgrywam się w inny sposób, być może obwiniam kogoś, dlaczego jestem nieszczęśliwy. W jakiś sposób będę pewnie oddawał to w jakiś pasywny sposób, no bo muszę jakoś sobie z tym radzić, ale na poziomie takim świadomym będę mówił, mnie to nie dotyczy. A w ciele będę musiał, stworzony będzie pancerz mięśniowy, który będzie ograniczał też mój ruch, mój oddech, moją różną ekspresję, którą będę chciał zrobić. Więc będą się tworzyć różne odcięcia energetyczne, nie będzie przepływu takiego swobodnego jak u dzieci, tylko będziemy bardziej ograniczeni. Będą się tworzyć różne właśnie, Wilhelm Reich nazywał to taśmy, Alexander Lowen, twórca analizy bioenergetycznej, mówił o zawieszeniach emocji w ciele. To będzie wszystko odzwierciedlać się w naszej też relacji do ciała, ufności do siebie i możliwości zaufania, że to, co czuję, jest dobre. Czyli ten pancerz nas ogranicza w ekspresji, ogranicza też w oddechu, ogranicza w swobodzie bycia. Musimy być jacyś, ubrany mundurek, grzecznego chłopca, grzecznej dziewczynki, może właśnie wyczerpanej osoby, w różny sposób. Czyli te zatrzymane emocje, które schodzą głębiej do podświadomości, są otoczone naszymi mechanizmami psychicznymi, obronnymi oraz pancerzem mięśniowym, tak jak mówiłem na początku, wzajemnie pokrywających się i wpływających obszarów nas, to będzie tworzyć nas, kim uważamy, że jesteśmy. I w procesie zmiany, gdy zaczynamy czuć, że nie wiem, jestem taki miły, ale w sumie nie umiem stawiać granic, albo cały czas się smucę i nie widzę sensu życia, w sobie niby mam wszystko, osiągnąłem tyle w życiu, ale jakoś nie mogę się cieszyć. W tych różnych momentach naszego życia, gdy podchodzimy do zmiany, może część rzeczy też się somatyzować w różnych napięciach i też różnych dolegliwościach fizycznych. I tutaj analiza bioenergetyczna daje taką możliwość, że
oprócz obrabiania, czyli takiego przyglądania się tym wzorcom mentalnym, wyparciom tego, co, jaką część siebie chcemy usunąć, nie pokazywać, czego nie pokazujemy sobie i światu, że możemy dodawać pracę z ciałem, czyli odzyskiwanie oddechu, odzyskiwanie kontaktu do ciała, odzyskiwanie przez to możliwości przeżywania, ekspresji. I tutaj właśnie ciało, a emocje. To jest to, co było tematem, jest tematem naszego dzisiejszego live'a. Jak ciało z emocjami jest wzajemnie powiązane. Pancerz mięsiowy w ciele, mniejsza możliwość ekspresji emocji. Chcę w dzieciństwie zatrzymać ekspresję emocji, tworzę pancerz nieświadomie, nie stąd, z głowy, co to się dzieje poprzez chroniczność napięć i zatrzymań w naszym ciele, tworzy się ograniczający ekspresję pancerz mięśniowy w ciele. I teraz jakby to jest ze sobą bardzo powiązane. I właśnie w nurcie analizy bioenergetycznej w procesie psychoterapii pracujemy z mentalnymi wzorcami, czyli z różnymi, odnosząc się do historii dziecięcej, odnosząc się do swojej przeszłości, a zarazem też odnosząc się do tego ciała, które jest teraz, jak to jest powiązane, pracujemy na tych dwóch poziomach równocześnie. Oczywiście nie zawsze cały czas w jednym czasie, ale jakby cały czas patrzymy na nas, na człowieka z dwóch stron. No i teraz tak, to jest długi, skomplikowany proces i nie taki łatwy, żeby po prostu to tak hop-siup się zadziało. Natomiast to jest możliwe do pracy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnej bazie. Za chwilę odbędziemy troszeczkę praktyki takiej właśnie do oddechu, do czucia ciała, żeby po prostu sobie się troszeczkę pozbliżać do tego, co się dzieje w naszym ciele, ale też chcę powiedzieć o właśnie takim codziennym BHP, który możemy robić bez względu jakby na nasze zaawansowanie w procesie, na naszą jakby świadomość ciała. Powiedziałbym coś takiego. Kilka takich punktów chciałbym powiedzieć. Pierwsze to jest, gdy przeżywamy trudne dla nas emocje, czyli gdy jesteśmy na przykład w złości albo w smutku, w lęku, to oprócz takiego zwrócenia się do jakby, wiadomo, lęk nas zabiera, ale spróbujmy wrócić do oddechu, czyli zatrzymać się na chwilę, świadomie wziąć kilka oddechów i sprawdzić, co czuję teraz w ciele, co się dzieje w moich rękach, w klatce, w nogach, w brzuchu, czyli jakby tak sprawdzić odczucia w ciele, bo lęk na przykład nas zabiera po prostu, boimy się, albo złość nas zabiera, jakby tak być w stanie chwilę pierwsze zatrzymać się i sprawdzić, co czuję w ciele. Drugie, dotknąć się tam, gdzie czuję. Czuję, nie wiem, ucisk w klatce piersiowej. Dotknąć się tam. Wziąć 3 oddechy w to miejsce. Tak. Pobyć. Zamknąć być może oczy, a może po prostu pobyć sobą. Jakby to było powiedzieć do siebie w głowie, albo cicho, jestem z tobą. Jestem tutaj. Jakby do siebie samego, jestem z tobą, nie jesteś sam. Następnie nazwać sobie te emocje, powiedzieć, boję się, jestem zły, smutno mi. Czyli w ten sposób skupić się na swoim ciele, wrócić do ciała. Nie pójść w kierunku działania i chaosu, tylko spróbować wbić tam klin. Klin, w którym pierwsze oddech, 3-4 oddechy,
co czuje w ciele, spróbować uchwycić, jakie odczucia ma w ciele. Nie chodzi, żeby już je zinterpretować, ale w ogóle uwagą zwrócić się do ciała. Drugie, dotknąć się w to miejsce. To mogą być uda, łydki, to może być twarz, głowa, barki. Powiedzieć, jestem z tobą. Spróbować empatycznie powiedzieć, jestem z tobą, z sobą samym. Nie, że mamy rozdwojenie jaźni, ale powiedzieć sobie, tak, jestem z tobą. Jestem tutaj, jestem. I kolejny krok trzeci, nazwać sobie tą emocję. Jestem zły, smutno mi, boję się. I pobyć ze sobą. Ta krótka praktyka, o której mówię od 2 minut, ona może trwać 10 sekund. Oddech, sprawdzić, co czuję w ciele, jestem tutaj i nazwać sobie tą emocję. Te kilka kroków takiego zatrzymania, gdy jest mi ciężko, gdy przeżywam trudne dla siebie emocje, jest takie jakby z tego chaosu uczuć nas zabiera. Gdy czujemy, że narasta w nas złość, chcemy wybuchnąć, oddychnąć, sprawdzić, co czuję, jestem, złoszczę się. To takie cofnięcie, a bardziej wrócenie do ciała, skierowanie się ku ciału, da nam klin, w którym będziemy mogli być chwilę obecni, być chwilę, dać sobie uwagi. I to jest jakby taka jedna BHP, która nas będzie troszeczkę kotwiczyć, pomagać w chaosie i ekstensywnym przeżywaniu i w lękach naszych. Oczywiście to jest bardzo proste coś. Mówię, jakbym miał jakąś tabletkę, zjemy. To nie ma uproszczeń, ale to jest mini praktyka, do której was zachęcam. To nie znaczy, że to zmieni wasze wzorce. Nie zmieni waszych wzorców. Trzeba nad nimi pracować, trzeba jakoś, jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu, czyli wyjdziemy z pozycji ofiary, to ich wina i wszyscy są beznadziejni, ja I'm perfectly okay, ja jestem idealny i zobaczymy, że faktycznie ja coś mam udział w tym, że tak się dzieje, mam udział, że oni, że się nie bronię, mam udział, że nie mam czegoś, że nie sięgam po coś, nie mówię o swoich potrzebach i chcę z tym pracować, żeby jakoś bardziej stawiać granice, ale bardziej się być w stanie sięgnąć po to, co chcę, albo powiedzieć, co uważam, nad tym trzeba pracować. To się samo nie zadzieje, ale ta praktyka krótka da troszeczkę takiej możliwości zatrzymania się i wrócenia do siebie, do swojego ciała i skontaktowania się z emocjami. Taki klin w chaosie, bym powiedział, taki po prostu moment, w którym może być zatrzymanie. 3-5 sekund. To nie chodzi o to, żeby teraz pójść na pół godziny i medytować. Nie mówię, jeżeli ktoś chce medytować i jest w tym kierunku, czuje, że mu to pomaga. Oczywiście medytacja jest super, ale nie jest pewnie na wszystko, ale nic nie jest na wszystko, tak? Ja mówię tutaj o takiej praktyce. Inną rzeczą jest codzienna albo relatywnie częsta praktyka z ciałem, żeby zwrócić się w kierunku swojego ciała, zacząć oddychać, poczuć troszeczkę ciało. I teraz chciałbym wam zaproponować taką praktykę, którą będzie pewnie jakieś 10 minut, nie za długa, ale taka, którą na tym nagraniu będziecie sobie mogli oglądać, jakbyście chcieli, jutro, pojutrze i tak dalej. Więc tak, zacznijmy od tego, że jesteśmy na krześle. Usiądźcie na krześle. Jeżeli siedzicie i słuchacie tego live'a na kanapie, usiądźcie na krawędzi, tak żeby mieć tylko tyłek, żeby nie być oparty o siedzisko. Stopy połóżcie na ziemi. Połóżcie luźno ręce na swoich kolanach, żeby móc być wycentrowany w ciele, czuć tyłek na siedzisku i stopy na ziemi.
Jeżeli słuchacie tego w autobusie, to siądźcie na krawędzi fotela siedzącego. Jeżeli słuchacie jadąc samochodem, to jedźcie samochodem i później odsłuchajcie dalej. Ale zakładam, że jesteście w domu, że możecie usiąść. I teraz tak, otwórzcie usta i zacznijcie oddychać ustami. To jest jedna z podstawowych rzeczy, która zawsze powtarzam w praktyce. Oddech ustami. Oczywiście oddech nosem jest dobry i tak i pewnie pełniejszy, ale ustami po to, żeby móc też za chwilę wydać dźwięku trochę. A dodajcie a do tego. A dla niektórych osób to będzie już bardzo trudne. Pokazać a na zewnątrz, wydać troszeczkę dźwięku, już będzie pokazywał, nie mogę mówić, nie mogę się pokazywać. Więc to jest pierwszy krok. Otwórzcie usta szerzej. I wydajcie dźwięk. Weźcie oddech. Teraz oddychając i wydając dźwięk, sprawdźcie, czy jesteście w stanie uwagą pójść i sprawdzić, czy, jak czujecie swój tyłek na siedzisku. A teraz sprawdźcie swoje podeszwy stóp na podłodze. Do tego wypuśćcie luźno brzuch. Sprawdźcie, czy jesteście prosto, czy nie jesteście zgarbieni, czy nie siedzicie, czy już w międzyczasie się nie oparliście. Puśćcie luźno barki, puśćcie brzuch, rozluźnijcie brzuch. I wydajcie troszeczkę dźwięku. Oddech ustami. I wydech. Dla niektórych to już jest trudne. Taka, jeżeli jest trudne, na tyle, ile możecie. Może na teraz jest tylko możliwość tylko oddechu. A nie można puścić gardła luźno i zrobić. Więc to już jest coś, co można codziennie robić. Kilka oddechów z dźwiękiem. Super praktyka, żeby rozluźniać gardło i dopuszczać swoją ekspresję po to, żeby w swoim procesie pracy móc też pracować nad otworzeniem gardła, bo jeżeli chcemy komuś powiedzieć, że się nie zgadzamy, chcemy komuś powiedzieć poproszę, potrzebuję, chcemy się śmiać głośno, potrzebujemy otwarte gardło i możliwość mówienia na różnych poziomach, mówienia głośniej, jeszcze głośniej. Dlatego teraz jak weźmiemy i zrobimy wydech, to spróbujcie zrobić jeszcze głośniej. I obniżyć. I podnieść znowu. I obniżyć. Super. Wstańmy. Wstańmy na nogi. Ja sobie swoje krzesło odstawię. I stajemy. Teraz stańcie na ugiętych lekko nogach. Lekko ugięte nogi. Popatrzcie. Czyli nie stoi na wyprostowany, tylko ugina nogi. Nie będę teraz wchodził jakby w detal tej praktyki. Jest dużo nagrań na YouTubie i też możecie wejść na moją stronę, zobaczyć tam różne materiały. Ale teraz zdejmijcie kapcie, buty, stańcie po prostu na podłodze. Ugnijcie kolana. Kolana są lekko ugięte. Nogi na szerokość bioder. I teraz otwórzcie usta i wydajcie dźwięk. I zacznijcie troszeczkę uginać kolana. Puśćcie luźno barki, luźno barki, luźno ręce. I tak troszeczkę jakby stopy są na ziemi, my puszczamy, tylko uginamy kolana. I dajcie troszeczkę dźwięku. To co robię, to oddycham i wydaję dźwięk. Jeśli kiedyś chcemy móc szlochać z płaczem, być bardziej swobodny w swojej ekspresji, potrzebujemy dostęp do dźwięku i więc go zaczynamy praktykować. To się nie zadzieje, bo po prostu któregoś dnia się obudzę i nie będę miał z tym problemów. Nie, to wymaga dużej pracy. A dzisiaj mamy małą praktykę, ale już to obejmujemy. Oddech, dobrze.
A, luźno barki. O, pozwólcie sobie. Jeżeli siedzicie i oglądacie, lepiej stać i popraktykować. Nie tylko od oglądania i przemyśliwania nie wejdziemy do ciała. To jest to. Czy możecie teraz, ten, jeżeli jest ktoś w pokoju, idźcie do innego pokoju. Ale żeby sobie, jeżeli was to krępuje, żeby przy kimś robić. Tak, tak. Teraz troszeczkę tupnijcie nogą. Poczujcie mocniej podeszwy stóp. I teraz jak uderzacie nogą o ziemię, to to wtedy wydajcie troszeczkę dźwięku. Trochę to mogą być tak jak dźwięk zmęczenia. Może być no właśnie. I uderzcie stopą. Tak tupnijcie. I zatrzymajcie się. I sprawdźcie, co czujecie w ciele. To jest ta praktyka, gdy mówiłem, że jak macie mocne emocje, żeby sprawdzić, co w ciele. Sprawdźcie teraz. Jak jesteśmy w dużych emocjach, ciężko tam wtedy oddychać i sprawdzić, co w ciele jest, co czuję, być ze sobą. Bardziej jesteśmy w działaniu albo w przestrachu, albo w rozpaczy, ale to nas zabiera. Jesteśmy tutaj w umyśle, a my chcemy wrócić do ciała. Okej. Dobrze, teraz podnieście barki do góry. Podnieście barki jak najwyżej. Jak najwyżej barki. Przytrzymajcie trochę. Jak najwyżej, jakby do uszu. Do uszu przytrzymajcie i puśćcie. Podnieście jeszcze raz. I wtedy trzymamy. Się pojawia napięcie w barkach. Okej. Troszeczkę czujemy to napięcie. Jeżeli czujecie napięcie, to znaczy, że jesteście też nieźle pospinani. Może jesteśmy, nie ruszamy się, a może ruszamy się, a pomimo tego jesteśmy pospinani. Zaciskamy się w napięciu w dniu codziennym. Przytrzymajcie i z dźwiękiem w dół. Znowu podnieście barki i w dół. Podnieście barki i z dźwiękiem. Jeżeli nie możecie dźwięku wydać, to tylko zróbcie. Ale otwórzcie usta. Nie róbcie na zaciśniętych ustach, na ściśniętym ciele. Tak, to jesteś w nic nie. Praktyka bez możliwości oddychania i dźwięku jest tak, jakbyśmy tylko tam doładowywali energię, ale zatrzymywali ją, żeby nie pokazać. Nie będzie to korzystne, więc mniejsza ekspresja w ciele, ale taka, żeby móc oddychać, żeby móc ten dźwięk wydostawać. Dobrze. Teraz zaciśnijcie pięści, poczujcie pięści i je troszeczkę pomachajcie. Takie troszeczkę, tyle, nic wielkiego. Nie idziemy w wielką złość, nie idziemy w wielkie, oczywiście ta forma pracy w analizie bioenergetycznej, inaczej zwanej metodą Lowena potocznie, jest bardzo szeroka i tam wchodzimy w większe ekspresje i tak dalej, ale dzisiaj jest to początek. Tak zakładam, że mam pokazać jakby taki pierwszy kontakt do ciała, troszeczkę praktyki, żeby się oswoić. Okej, teraz podnieście ręce do góry, ugnijcie kolana, ręce do góry. Popatrzcie do przodu, ręce u góry. I oddychajcie. Wydajcie dźwięk, spróbujcie oddechem pójść do klatki piersiowej, wysoko, wysoko, tutaj. Kilka oddechów. Ugięte kolana. Nie jestem na wyprostowanym. Sprawdźcie, czy nie stoicie na wyprostowanych nogach. Ugięte kolana. Tak. Dobrze. I teraz zróbcie skłon w dół. Czyli jesteśmy na ugiętych nogach. Patrzcie się. Mam ugięte kolana. Nie jestem na wyprostowanym. Ugięty. Puśćcie od pasa w dół tułów. Puśćcie luźno szyję, luźno ręce. I oddychamy. Nie ma znaczenia, czy dotykacie do podłogi, czy nie. Ważne jest, czy rozluźniacie szyję i rozluźniacie ręce. Oczywiście we wszystkich tych ćwiczeniach, bądźcie w tym skłonie, we wszystkich ćwiczeniach sprawdzacie, czy możecie wykonywać to ćwiczenie. Jeżeli ktoś nie może schylać głowy w dół, nie robi ćwiczenia. Jeżeli ktoś ma skręconą kostkę,
jest nogę w gipsie, nie tupię. Wszystko adekwatnie do tego, co możecie. O, i puszczam luźno. O. 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 Luźny tułów, luźne ręce, luźna szyja. O. I podnieście się do góry. O. I teraz ugnijcie kolana i sprawdźcie, co czujecie w ciele. Co się w was dzieje. O. O. I usiądźcie sobie. O. Tak. I teraz znowu usiądźcie na krawędzi. Stopy na ziemi, nie zaplecione, tylko na ziemi leżą. O. I sprawdźcie, co czujecie w ciele. Czy możecie od tych wziąć, otworzyć usta, a wydać troszeczkę dźwięku. Sprawdźcie, co czujecie. Może ktoś czuje dłonie. Może ktoś czuje tyłek na siedzisku, stopy na ziemi. Może czujecie brzuch, może klatkę piersiową, może plecy. Przejdźcie przez ciało, gdzie czujecie. I tyle. To jest taka przykładowa, mała praktyka, która, gdy będziemy jakby tak w tym stylu wykonywać ćwiczenia, będziemy torować sobie drogę do większego czucia. Małymi, oczywiście to jest tak mini praktyka, prawda? Ale jakby to jest w tym kierunku, co chciałem dzisiaj pokazać, czyli mieliśmy, jakie mieliśmy tam elementy? Mieliśmy oddech. Mówiłem wam o oddechu, mówiłem wam o otwieraniu gardła, wydawaniu dźwięku. Mówiłem o tym, żeby zrobić napięcie i rozluźnienie, czyli o poczuć napięcia. Pokazałem jakby proste ćwiczenie do pracy z napięciami w barkach i puszczenie luźno. Mieliśmy troszeczkę właśnie ćwiczeń na puszczanie, na takie właśnie dynamiczne, tupaliśmy trochę, tak, czyli jakby takie troszeczkę mocniejsze. Mieliśmy o różnym poziomie dźwięku i oddechu, i puszczenia na koniec w skłonie i z głową luźną. To jest taka praktyka, którą można sobie wykonywać codziennie, która będzie taka was zbliżać. Oczywiście to jest początek. Jeżeli wam się ten kierunek pracy podoba, to oczywiście są prowadzone warsztaty, w tym są kursy online też do takiej pogłębionej pracy z tym. I też to BHP, czyli jestem w trudnych emocjach, zatrzymuję, jeżeli mogę, wbijam klin, oddech, co czuję w ciele, nazwać sobie tą emocję, czy jestem zły, smutny, boję się, czuję lęk i jestem. Jestem ze sobą samym. Jestem. Czuję to, jestem. To tutaj dzisiaj się zatrzymamy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to poproszę teraz napiszcie na czacie, postaram się na nie odpowiedzieć. A jak nie będzie pytań, to po prostu się tutaj zakończymy. O, dziękuję Pani Agnieszko. Tak, tu jest na czacie link do mojego kanału na YouTubie i strony internetowej. O, tak, to ja. Dziękuję. To ja czekam na te pytania. Pewnie jest jakieś opóźnienie trochę. Sprawdzimy. Może nie będzie pytań. Czasami są, czasami ich nie ma, więc. To nie wiem, to chyba znaczy, albo jest takie opóźnienie, albo znaczy, że nie ma pytań.
Dziś pytanie, dziś odpowiedź. No dobra. To chyba zamykamy w takim razie ból żołądka. Pani Dorota napisała ból żołądka. Nie bardzo wiem, co to... O, z czego może wynikać? To są pytania ciekawe. Pani Doroto, nie mam bladego pojęcia, z czego może wynikać ból żołądka. Może oczywiście wynikać z wielu rzeczy. Trzeba badać żołądek, czy jest zdrowy. Ale zakładając, że żołądek jest relatywnie zdrowy, a pani mówi ból żołądka, to najprawdopodobniej mówi pani o jakimś zaciśnięciu na jakieś emocje. A jakie to są emocje? No to trzeba właśnie badać w sobie. Nie ma takich prostych odpowiedzi. Ból żołądka to jest to, a napięcie pod lewą łopatką to jest tamto. To ciało, każde ciało reaguje indywidualnie. Każdy jest inną osobą, inny układ nerwowy, inne wzorce ma. Więc ktoś może reagować bólem żołądka na jak odczuwa złość i nie może tego pokazać, ktoś w silnym lęku, ktoś zupełnie z innych powodów, ktoś po prostu bólem żołądka, gdy ma na przykład no nie wiem, coś bardzo rozpaczliwego w jego życiu się wydarzyło, smutnego, co przeżywa. Więc tak naprawdę nikt tego, pani Doroto, nie będzie wiedział, co znaczy ból żołądka na poziomie emocjonalnym, medycznym. No to sprawdzamy oczywiście w różnych podejściach, można oczywiście do tego podchodzić, ale na poziomie emocjonalnym trzeba sprawdzać, kiedy ten ból żołądka się pojawia, jak się pojawił, to co chwilę wcześniej się wydarzyło, co się wydarzyło tego dnia, na co może być to. To jest trochę taka detektywistyczna praca. Nie ma jednej prostej odpowiedzi, natomiast musimy jakby badać. Dlatego jakby jeżeli nam jest samym trudno rozwikływać zrozumienie samych siebie, to wówczas jakoś szukamy pomocy na zewnątrz, na psychoterapii, warsztatach jakichś. Ale finalnie i tak na psychoterapii czy warsztatach to będą pytania, co się w pani dzieje, co jest pani trudno przeżywać, co się wydarzyło ostatnio, a na co pani być może nie reaguje, albo co jest trudno przeżywać. Pani Gosia. Z dziećmi od jakiego wieku można stosować tą metodę? Myślę, że to jest tak, że ja nie znam osoby, która pracuje z dziećmi tą formą pracy. To jest tak, że myślę, że dzieci są naturalnie takie swobodne, a później się właśnie wycofują. No, myślę, że jeżeli pani by chciała, to ja zawsze mówię, jeżeli rodzice chcą dzieci wysłać na tą metodę, to żeby sami zaczęli wcześniej pracować z nią i zrozumieli na sobie, jak to połączenie ciało, umysł i ekspresję. I wtedy mając to jakoś takie uwewnętrznienie, będziemy w stanie bardziej torować drogę swoim dzieciom do ich ekspresji, wspierać ich w tym, jakoś rozumieć ich zmagania. Natomiast nie znam, ja mieszkam w Warszawie i pracuję w Warszawie i nie znam nikogo, kto pracuje z dziećmi, więc ciężko mi się na temat wieku wypowiadać, bo nie znam w sumie nikogo, kto z dziećmi w tą metodą pracuje. Pani Doroto, proszę bardzo. Nie wiem, czy to coś pomogło, ale jeżeli było cenne, to cieszę się. Tak. Dobrze. To nie widzę więcej pytań.
Jesteśmy, zbliżamy się do godziny. W takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, jeszcze poczekam kilka sekund, bo pewnie czasami jest opóźnienie takie przepływu. No ale tak, nie ma więcej pytań, więc tu będziemy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego jakby mini wykładu. Mam nadzieję, że mogliście troszeczkę popraktykować, że udało Wam się, możecie sobie to odsłuchać, praktykę jeszcze raz, poćwiczyć kilka razy, a może to Was zachęci, żeby pójść na jakieś warsztaty czy na jakiś kurs online. Do mnie czy do wielu osób, którzy pracują, jest dużo fajnych osób, którzy pracują tą metodą, nie tylko w Warszawie, Szczecin, Wrocław, Trójmiasto, Kraków. No jest szczęśliwie coraz więcej osób w Polsce, które tą formą pracy pracuje. W Warszawie jest sporo osób, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno znajdziecie odpowiednią dla siebie osobę. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję jeszcze raz Pani Agnieszko za zaproszenie i dobranoc. Do widzenia.